Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe wyzwania ukrytego skina z karnetu, czyli Ashoka Tano, tego skina ze Star Warsów. Jeśli film wam pomoże, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale i wpisać kod MATYZYTY w sklepie. Z góry naprawdę bardzo wam dziękuję. Dobra, ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Pierwszym wyzwaniem jest nic prostszego, czyli przeszukać skrzynię, wziąć broń lub zabić gracza jako pierwsza osoba w meczu. Wystarczy tak naprawdę polecieć na pierwszą miejscówkę, no i podnieść broń. Nic prostszego. Dobra, lecimy do kolejnego wyzwania. W kolejnym wyzwaniu musimy zebrać żetony Fulcrum w radykalnej rekreacji lub zabezpieczonej zatoce. Są to po prostu takie niebieskie hologramy, które musimy po prostu zebrać wchodząc w nie. Na mapie możemy sobie je zobaczyć jako takie niebieskie wykrzykniki oraz na minimapie także jako wykrzykniki. No i to samo na witalnym wczasowisku oraz na bezładnym brzegu. Kolejne wyzwanie to przetrwaj kręgi burzy niosąc broń o klasie rzadkości legendarnej lub lepszej. Jest nic prostszego, wystarczy, że sobie weźmiemy tak naprawdę tylko złotą broń. To jest najtrudniejsze, żeby ją właśnie znaleźć. No i potem musimy sobie 5 stref przeżyć niosąc ją z ekwipunku. Kolejne zadanie to zadaj przeciwnikom obrażenia bronią białą. No i wystarczy, że tak naprawdę będziemy po prostu kogoś bili z broni białej, czyli oczywiście killoffa. I nie musi to być osoba żyjąca, możemy kogoś powalić i potem po prostu dobić go z killoffa i w ten sposób zaliczyć sobie obrażenia. I co warto zaznaczyć, pisze tutaj przeciwnikom, czyli niekoniecznie muszą to być gracze. Dlatego myślę, że NPC-tów też możemy sobie w ten sposób bić. Kolejne zadanie to ukończ pracę z tablicy giełdy prac. Czyli wystarczy, że tak naprawdę, że na miejscówce nazwanej lub też nie, bo jak widzicie, na takich nienazwanych miejscówkach też znajdują się tablice pracy. Musimy do niej podejść, no i sobie tutaj zabrać pracę i ją wykonać. Ja niestety tutaj nie mam żadnych dostępnych prac, bo już ją wziąłem. Ale jak podejdziecie i klikniecie tutaj przycisk interakcji, to możecie sobie wybrać zbieractwo, bounty albo eksploracji. No i po prostu musimy sobie jedno zadań wykonać. Kolejne wyzwanie to zadaj przeciwnikom obrażenia z odległości ponad 20 metrów. Czyli po prostu musimy z odległości 20 metrów zadać komuś obrażenia. Tam jest 20 metrów, tutaj gdzie jest ten znacznik. No i po prostu musimy tutaj zadać 1500 obrażeń. Jest to bardzo łatwe zadanie, bo po prostu wystarczy grać. Ale no jednak jest ono dosyć długotrwałe, no bo 1500 damage'a to nie jest jednak mało. Ale jak ktoś jest dobry i dużo osób będzie atakował w ciągu jednego meczu, to myślę, że w ciągu jednej gry można sobie zrobić to zadanie. No i ostatnie zadanie to oczywiście zdobyć osłony. No i to też jest bardzo proste, wystarczy grać. No i zebrać sobie stokewa, podnosząc po prostu potki oraz je pijąc. No i dobra widzowie, to na tyle w tym odcinku. Jeśli wam pomogłem, bo na przykład nie umieliście któregoś z wyzwań wykonać, bo coś wam tutaj sprawdzało kłopot, nie wiedzieliście co tą broń biała, nie wiedzieliście gdzie zebrać te żetony, czy cokolwiek po prostu innego, co sprawi wam trudność, no to oczywiście odwdzięcie się łapeczką w górę, subę na kanale oraz wpiszcie kodzik MATYZYTY w sklepie, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Z góry wam bardzo dziękuję. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. No i siema.